Hej, witam cię serdecznie w nagraniu poświęconym w całości rynkowi krypto. Dodatkowe nagranie, które ukazuje się w każdy czwartek. Zerkniemy tradycyjnie, jak tam scenariusze się rozrysowały na poszczególnych projektach, które obserwujemy systematycznie co tydzień. Podsumujemy ten miniony okres, ten ubiegły tydzień, bo naprawdę to, co się tu wyprawia na tym rynku krypto, to po prostu jakiś zawrót głowy przyprawia. Niesamowite wzrosty, pompowanie w jakimś kosmicznym kierunku. Pytanie, czy w końcu nie będzie odwrotu tej sytuacji. Ostatnio obserwowaliśmy na GPW zwrot scenariusza i wyprzedaż i na rynku krypto analogicznie. Wiadomo, że nie ma wzrostów bez końca. Zawsze przyjdzie czas na korektę, oby nie była ona tak gwałtowna, jak również tak silne wzrosty. Zobaczymy. Rynek DeFi cały czas jest bardzo mocno wygrzewany. Jak interesuje Cię to, co dzisiaj mam do Ciebie do przedstawienia, to pamiętaj oczywiście o wrzuceniu łapy w górę i komentarza, a dla wszystkich nowych widzów, których tematyka zainteresuje, zapraszam do subskrypcji i dzwoneczka i przechodzimy od razu do konkretów. Popatrzmy, zacznijmy od tego, co w tym momencie się dzieje na rynku i jak to wygląda. Podsumujmy to. Jeżeli chodzi o Bitcoina, w tym momencie jest to prawie 11,5 tysiąca dolarów za sztukę. Traci w ciągu doby niespełna 0,77%. Ethereum 391 dolarów za sztukę, 1,28% na plusie. XRP 3,12 na minusie, z 6,14 na plusie. Chainlink w topowej dziesiątce. Tak naprawdę nie ma już dzisiaj nic więcej. Zobaczmy sobie na maksymalne wzrosty. Widzimy, że najmocniej dzisiaj puchnie 170%, aż Numerair w ostatnią dobę przepiękny, mocny, mocny wzrost. Waves 53%, 40% Swipe, Aragon 37%, 33% Algorand i pozostałe projekty. Popatrz, ile tego jest. To są dwucyfrowe poziomy, naprawdę jest tego masa. Widzimy bardzo silne wzrosty i ten rynek cały czas zakulisowo jeszcze jest bardzo mocno pompowany. Wiemy, że projekty DeFi no, nie odpuszczają cały czas gdzieś. Bardzo mocno inwestorzy spekulują na tym, co tutaj się wydarzy i oczywiście pompują te kursy. Compound 19% do góry, Balancer 16, przepraszam, w dół oczywiście, to są korekty, największe spadki na topowej setce projektów. Compound 19 w dół, 16 w dół, Balancer, Ampleforth 16, 14, Year Finance, Synectics Network 11 i 11 Bank Protocol. To są największe spadki, jeżeli chodzi o korekty po tak bardzo mocnych wzrostach i zerknijmy sobie, dominacja Bitcoina 59,7, czyli widzimy, że Bitcoin cały czas się cofa na rzecz pozostałych projektów, to też o czymś świadczy. Zerknijmy, jak tam projekty DeFi, czyli te najmocniej wygrzewane w ciągu ostatniej doby, najmocniej nam tutaj rośnie z tego, co widzimy. Numerair 170%, to jest po prostu jakiś kosmos. Hydro Protocol 58%, potem kolejny projekt 44,40% Swipe, DXDAO 23,13%, UMA, Loprink 11 czy 10, Swiftech. To są te największe wzrosty w tych projektach. No, które bardzo mocno teraz grzeją inwestorów, a w odwrocie popatrz, co się dzieje. Popatrz, co się dzieje, to jest właśnie to. Nie zawsze te projekty mogą oczywiście cały czas pionowo rosnąć. Będziemy mieć do czynienia z tym, że no co po niektóre będą oddawać te zyski w bardzo szybkim tempie i trzeba być na to przygotowanym. To ryzyko na rynku cały czas jest. Oczywiście rynek krypto jest narażony na to, że mogą być bardzo dynamiczne jazdy w obu kierunkach i kto nie jest przyzwyczajony do tego, że właśnie tak to wygląda, no to powinien trzymać się z daleka od tego rynku. Jeżeli chodzi o indeks strachu w tym momencie to jest 75, czyli chciwość cały czas na rynku bardzo mocno panuje i zobaczmy sobie na ten okres, jak to wygląda. Widzimy, że historycznie patrząc, to byliśmy bardzo blisko już ekstremalnej chciwości z tego okresu tutaj z 2019 roku poprzednio, ale zerknijmy sobie, czy mamy tutaj jakieś oddalenie. Nie mamy, bo to jest notowane od 2018 roku, nie da się tego zmniejszyć, czyli widzimy, że tutaj na tej historii czasu, właśnie w 2019 mamy ekstremalny strach, to był poziom 92, a tutaj extreme był zapalony na 84, czyli jeszcze trochę brakuje, no ale widzimy, jak to wygląda. Wygląda to naprawdę, no, bardzo ciekawie. Zerknijmy na to, co się dzieje na topowych projektach i tych dalszych, w tych horyzontach czasowych. Tradycyjnie zerknijmy na 7 dni i widzimy, że Bitcoin w ciągu 7 dni oberwał 2,93 na minusie, w korekcie również Ethereum 1,69, XRP 9,85 w korekcie, a najmocniej Chainlink zyskał 70% w topowej dziesiątce, 3,28 Tezos się nam od razu wyróżnia, przesortujmy, zobaczmy. Numer 191 w ostatni tydzień, 166 Swipe, Aragon 152, 88 Waves, Band Protocol 73, 70 Chainlink, a jak jeszcze nie uczestniczysz w tym świecie i zastanawiasz się, jak to uczynić, jak to zrobić, to oczywiście musisz mieć giełdy, na które możesz przelać pierw złotówki, no chyba, że będziesz ładował bezpośrednio z karty, a niekoniecznie jest to oczywiście opłacalne. Tutaj masz
na przykład BitBeja, czy to masz Tokeneo, tu masz Binance, te dwie giełdy polskie pozwalają ci przelewać złotówki, kupić swoje pierwsze krypto i potem je przelać na dowolną giełdę światową. Tu masz Binance'a. To są te giełdy, które w zupełności ci wystarczą na to, żeby można było korzystać już i otworzyć swoje okno na świat cyfrowych walut. I wracamy z powrotem do naszego przeglądu. Popatrzmy, jakie piękne wzrosty w topowej setce. To jest topowa setka i zaledwie 7 dni. I pamiętajmy, jakie jest ryzyko również na tym. 46 Advanced Obrywa, 29 Hex, Demidas 19, 19 również Zcash, 15 Bitcoin SV, czyli można powiedzieć, że przy takiej dynamice ruchów, jaka jest na krypto, no to powiedzmy sobie szczerze, takie korekty to są żadne korekty. Popatrzmy w 30 dni. 1280% Advance Urus, 1000% Chainx, Swipe 595, 491 Band Protocol, Aragon 409, 284 Ocean, numer 182 i popatrzmy, ile jeszcze jest tych projektów, które są grubo powyżej 100%. Jest tego naprawdę dużo i to jest zaledwie miesiąc i chciałoby się teraz pomarzyć, że pomimo tego, że mieliśmy bardzo dynamiczne wzrosty na naszej GPW, czy w ogóle na giełdach, no to jednak rynek krypto teraz się budzi i to pełnej okazałości daje po prostu o sobie znać. Widzimy najmocniejsze zejście w ciągu miesiąca. Ampleforth zalicza 57%, 47% Demidas, Sele 24% czy 19% Hex. Zerknijmy na dalsze projekty, bo jest tego naprawdę dużo. W tym momencie na zestawieniu mamy 2486 projektów i wiemy doskonale, że to nie jest wszystko, bo jest tego poza rynkiem jeszcze bardzo dużo. Pamiętaj oczywiście, że te dalsze projekty to już są bardzo ryzykowne projekty. Zapoznaj się z tym, jeżeli lubisz spekulacje, lubisz bańki niejednokrotnie, no to możesz ewentualnie szukać swojego szczęścia na tego typu projektach, ale no pamiętaj, że no tutaj ryzyko jest po prostu ekstremalne, jak również no pytanie, czy uda ci się załapać na tego typu projekty, które z jednej strony potrafią kosmicznie tracić, bo popatrz, jest nieograniczone praktycznie ryzyko, mogą zejść praktycznie do zera i takie ekstremalne ryzyko ponosisz, uczestniczyć na tym rynku, bo zaliczyć tak dynamiczne jazdy, jak w ciągu 7 dni EDC urosło 39 tysięcy procent w ciągu 7 dni, 9 tysięcy, następny projekt 8700, następny Crave 2700 i popatrz, to są po kilka tysięcy projektów, przepraszam, procent wzrostów w przeciągu oczywiście zaledwie tygodnia czasu, no jest to jakiś kosmos, można sobie poszukać dalszych projektów, które są, no powiedzmy to w cudzysłowie oczywiście, jakoś bardziej do ogarnięcia niż takie, które zajmują naprawdę odległe miejsca i zobaczmy, jak to wygląda w przeciągu miesiąca, ekstremalne ryzyko, którego musisz być świadomy i oczywiście maksymalne tutaj zyski 95 tysięcy procent, 33 tysiące procent, 31 tysięcy, 9 tysięcy, 6 tysięcy i o takich wzrostach na tego typu projektach oczywiście mówimy. Pytanie, czy jest szansa na to, żeby się na nie załapać, żeby znaleźć taki projekt, żeby wiedzieć, gdzie go kupić, żeby przede wszystkim, jeżeli już uda ci się załapać na te wzrosty, to żebyś mógł potem mieć szansę wypłacenia tych środków i tych pytań jest oczywiście cała masa, na które musisz znaleźć sobie odpowiedź i zadać przede wszystkim pytanie, czy interesuje cię uczestnictwo w tak odległym rynku. Ja tutaj ci pokazuję tak naprawdę możliwości, jakie trwają na tym rynku i ryzyko, jakie się z tym wiąże, żebyś był przede wszystkim tego świadomy, że to nie jest takie piękne i różowe, że to tylko i wyłącznie po kilkadziesiąt procent rośnie w bardzo krótkim czasie, ale ryzyko jest też ekstremalne. Ekstremalne, że również możesz znaleźć się po drugiej stronie metalu, wskoczyć w ten pociąg w nieodpowiednim momencie i niestety zaliczyć dosyć silne zejście. I zerknijmy teraz na poszczególne projekty. Jeszcze tutaj mam, lubię na to patrzeć, popatrzmy, to są bańki krypto, które tutaj latają, jeżeli chodzi o godzinę. Zobaczmy sobie na dzień, jak tu przepięknie od razu się wyróżniają te projekty, jeżeli chodzi o to, co w tym momencie jest wygrzewane na rynku. Widzimy Waves 49, tutaj kolejne projekty, popatrzmy sobie na tydzień. Już tutaj popatrz, Nest się wyłonił, 221%, no naprawdę wygląda to nieźle, miesięczne. 686 XPX, Band 529, Ant 392, popatrz, Nest, jak to przepięknie w taki prosty sposób. Strona CryptoBubbles.net, możesz sobie wejść, podglądać sobie na bieżąco, takie fajnie graficznie przedstawione, to jest po prostu tutaj. Jeżeli chodzi teraz o czołowe projekty, zerknijmy, jak wyglądają, co ciekawego prezentują, oczywiście poziomów absolutnie nie zmieniam, cały czas obowiązują te same, popatrzmy, 11700, które zaznaczyłem, cały czas trzymał od poprzedniego tygodnia, powiedziałem jasno i wyraźnie, jeżeli rozjedziemy tą strefę, jeżeli będzie rakieta, to sekwencja cały czas jest wzrostowa,
stopa utrzymana i mamy szansę do tego, żeby dojść w konsekwencji raz do połówki tego zakresu, bo zawsze powtarzam, że półweczka między strefą jest w grze i w konsekwencji przetestować poprzednie szczyty 13750, to jest dokładnie odpadnięcie, swing i jazda do góry. Tak to by wyglądało rewelacyjnie, jeżeli Bitcoin pozwoliłby to rozegrać. Oczywiście w konsekwencji z tego układu, bo wygląda on naprawdę bardzo ciekawie, jeżeli będzie paliwo na Bitcoina, no to myślę, że spokojnie w jakimś dłuższym perspektywie czasu te 15 powinniśmy zapalić. Zobaczymy, czy rynek na to przede wszystkim Bitcoinowi pozwoli, czy cyfrowe złoto również będzie miało szansę na to, żeby mogło w jakiś sposób odreagować. Jeżeli chodzi o negatywny scenariusz, no to musielibyśmy przede wszystkim raz wybić się przez tej połówki, przetestować po raz poprzedni 10500 i wejść poniżej tej strefy. To dopiero moglibyśmy mówić o negatywnym scenariuszu. W tym momencie nie ma co go rozważać. Cały czas sekwencja wzrostowa jest utrzymana, no bo mamy wzrost, mamy oczywiście korektę, która powinna wystąpić, jest ona zdrowa na rynku i w tym momencie potrzebujemy czegoś więcej, czy potrzebujemy paliwa, żeby Bitcoin mógł wystrzelić dalej do góry. Jeżeli chodzi o Ethereum, Ethereum również po tych pionowych wzrostach doszło do bardzo istotnej strefy. Widzimy, że cały czas respektują ten range, który jest tutaj rozrysowany, idealnie go wręcz testują i rozgrywka cały czas będzie toczyć się w tych ramach. Dopóki nie wybiją tej strefy dołem, no to nie możemy myśleć o tym, że korekta się pogłębi. Jeżeli podejdziemy pod ten poziom, odpadniemy i go rozjedziemy rakietą, no to będziemy widzieć bardzo wysokie poziomy na Ethereum w najbliższym czasie. Wiemy, że Ethereum również bardzo dynamicznie jest wykorzystywane na rynku. Również się rozwija. No, trzymamy kciuki za wszystkich posiadaczy, bo może być to naprawdę bardzo ciekawy czas. Tym bardziej, że od dołka z czasów wschodnika urosło praktycznie z poziomów $120 już do ponad 400, czyli widzimy, że no grubo, grubo już Ethereum dało zarobić. Jeżeli chodzi o Zcash'a, popatrzmy, również przepięknie tutaj wykonał sekwencję, podszedł, skorygował idealnie do strefy, czyli jeżeli chce utrzymać pozytywny sentyment w stosunku do siebie, to powinien teraz odwijać i kontynuować te wzrosty, przełamanie się i wejście w tą strefę tutaj wcześniejszego poziomu, wcześniejszej strefy, niestety nie będzie świadczyć o tym pozytywnie, wręcz będzie pokazywać słabość tego projektu. I teraz zerknijmy na dalsze. Pamiętajmy o jednym, pokażę ci coś, a zacznijmy. Tutaj mam Synthetix Network, dobra, tak już go mamy, to go zobaczmy. Popatrz, tu jest start projektu. Z czystej ciekawości, popatrz. Z takiej wartości rakieta do góry. I tak się właśnie zachowują te projekty. I teraz sekwencja wzrostowa oczywiście będzie utrzymana, dopóki nie włamiemy tego poziomu. Jak go włamiemy, niestety spadamy półkę niżej. Kontynuacja ruchu wzrostowego to w pierwszej kolejności musi być test poprzedniego szczytu. Jego rozjechanie, wyłamanie będzie pokazywać bardzo mocne jeszcze poziomy na Synthetix, że jeszcze cała te wzrosty nie dobiegły do końca, ale pamiętajmy, że przy tak pionowych wzrostach, no, sytuacja naprawdę może być ciekawa. Warto mieć rękę na pulsie. Popatrzmy, jak tam Chili's, którego dawno nie oglądaliśmy, ale wiemy, że raz wystartowała rakieta i to bardzo silnie, bardzo mocno, to jest tydzień, a zerknijmy sobie na dzień. Popatrz, co tutaj się wyprawia. Praktycznie z poziomu 114 już jest do poprzednich szczytów. Poprzednie szczyty to były poziom 164, a dziś doszli do poziomu 163, czyli praktycznie w punkt przetestowali poprzednie szczyty. Oczywiście jest to pokłosie tego, że już zaczęła się pompka na Chili's, bo 18 mamy wystąpienie prezesa i ogłoszenie nowych tutaj Fan token, jakie wejdą. Cztery projekty będą na koniec sierpnia. Oczywiście będziesz mógł możliwość ich złapać, a złapać je będziesz mógł tylko i wyłącznie i zakupić za pomocą Chili's. Dlatego już się rozpoczął ten wyścig i nawet jeżeli nie będziesz chciał zgarnąć sobie tych projektów, dostęp do tej giełdy Chili's masz tutaj. Oto jest ta ikona, jak sobie klikniesz, możesz się rejestrować. Rejestracja jest banalnie prosta i możesz uczestniczyć w tym, bo ten rajd tak naprawdę już trwa parę dni, ale to nie jest powiedziane, że to już jest koniec. Bo zobaczmy, gdzie są historyczne szczyty na Chili's. Historyczne szczyty to jest dokładnie poziom 215 i pytanie, czy czasami historyczne ATH przy tej sposobności, że aż cztery projekty będą brały w grze w FTO, będzie to możliwe? No, zobaczymy. Zobaczymy, ale no jest tego duże prawdopodobieństwo, że taką sytuację możemy mieć. Wiemy, że te projekty ostatnim czasy bardzo dobrze i fajnie się zwracały, czyli jeżeli chcesz w tym uczestniczyć, to zapraszam Cię do rejestracji i do rozważenia tego, czy na przykład Chili's nie warto również rozgrywać, a jeżeli już kupować, no to też musisz uważać, no bo tu też ta rakieta cały czas już bardzo mocno opionowo wystartowała, tym bardziej, że wolumeny cały czas mocno przerastają. Kupić sobie Chili's możesz bezpośrednio albo na giełdzie. Właśnie Chili's, jeżeli się zarejestrujesz, możesz tam
tam sobie przelać bitcoiny i za nie kupić, albo kupić przez Binance. Na Binance również jest Chiliz, możesz tam sobie przelać dowolne krypto, sprzedać i właśnie kupić sobie Chiliz, które potem przelewasz sobie na giełdę Chiliz i możesz sobie tutaj działać. Wszystko zależy od tego, jak ci wygodniej i co jest oczywiście dla ciebie wygodniejsze. Jeżeli chodzi o Popatrz, pokażę ci Just, dawno nie patrzyliśmy, ale popatrz, co on tutaj wyprawia. Popatrz, Just. Just, polek, o którym rozmawialiśmy już bardzo dawno temu, popatrz. To jest pionowa rakieta w górę. To jest oczywiście wykres miesięczny. Popatrz sobie na tygodniówkę. Popatrz, co tu się dzieje. Just, ponieważ też oczywiście stał się projektem rozgrzewanym po DeFi. No i oczywiście, co tutaj widzimy, doszli maksymalnie kilka razy się już projekt zwrócił. Jeżeli ktoś oczywiście go kupował, no to mogę tylko i wyłącznie pogratulować, bo wygląda po prostu rewelacyjnie. W tym momencie się koryguje. Ta korekta może nawet zajść do tego miejsca, jeżeli ją pogłębią, no to możemy widzieć coś nieciekawego na rynku i może spaść oczywiście sekwencję niżej. Pozytywny scenariusz to musimy wrócić do wzrostu, wybić przede wszystkim tą sekwencję, którą w tym momencie pokazuje i Just wtedy nabierze znów paliwa do wzrostów. Jeszcze kawa mnie interesuje. Zerknijmy sobie na kawę, bo kawa też była ostatnio dosyć intensywnie wygrzewana. Popatrzmy w pierwszej kolejności, jak mocno również rosła od jakich poziomów, to są tak drastyczne wzrosty, pionowe wzrosty, no aż się nie chce wiedzieć, że te pionowe wzrosty to kiedyś się nie skończą, obyśmy nie mieli właśnie gwałtownych spadków, bo to na rynku może mieć miejsce i trzeba mieć to na świadomość tego właśnie, takiej sytuacji. Widzimy bardzo ładne zejście korekcyjne, te poziomy są już bardzo istotne, są potwierdzone, tutaj mamy kluczowy poziom, jeżeli on w tym momencie będzie trzymał kawę, to utrzymają w sekwencji wzrostowej. Utrzymanie tych poziomów to oczywiście, jeżeli pojawi się wolumen i paliwo, będzie świadczyć o tym, że będziemy testować poprzednie szczyty i wybicie to są kolejne szczyty na kawie. Odpadnięcie z tych poziomów to jest niestety test w pierwszej kolejności półweczki, a w drugiej kolejności oczywiście po dolnych ograniczeń tego wsparcia na kawie i to trzeba i warto obserwować, bo sytuacja na rynku krypto jest naprawdę bardzo dynamiczna. Zresztą widzimy to na bańkach, jak to w ogóle funkcjonuje. O, mamy nawet roczne, no rocznych to nie widziałem. Popatrzmy, lend. 11 000%, runę 4000, 3000, ja cię kręcę. Fajnie to jest przedstawione graficznie, lubię sobie na to patrzeć, tak więc stwierdziłem, że też to pokażę w nagraniu, może cię to zainteresować. Jak cię to zainteresuje, to oczywiście zapraszam do raz, musisz mieć giełdy, musisz się zarejestrować, musisz popróbować swoich możliwości, musisz znaleźć jakieś projekty, jeżeli w jakiś minimalny sposób chcesz ograniczyć również to, z czym się stykasz na rynku krypto, no to skup się na czołowych projektach, bo wiadomo, że to czołowe projekty, które wszyscy znają, czyli Bitcoin, czy Ethereum, czy typowa dziesiątka, no to są to takie najważniejsze projekty, których zna cały świat, a te dalsze, które pokazywałem wcześniej jako czystą ciekawostkę, no to już są te naprawdę bardzo ryzykowne. Jeżeli już się wprawisz mocno w temacie, to dopiero wtedy możesz ewentualnie rozważyć to. W tym momencie na pewno trzeba zapalić sobie czerwoną lampkę, bo no, sytuacja jest bardzo rozgrzana na rynku krypto. Oczywiście nikt nie powiedział, że to są historyczne szczyty, że już więcej nie może, bo wiemy, że rynki są nieprzewidywalne i mogą być jeszcze pompowane i to jeszcze bardzo grubo pompowane, ale z drugiej strony wiemy również, że po tak dynamicznych pompkach również mają miejsce dynamiczne zjazdy i to trzeba mieć zawsze gdzieś z tyłu głowy i jeżeli nawet jesteś w pozycji, jesteś mocno zarobiony, to dobrze jest ustawić sobie stop lossa, tak żeby ochronić większość tego zysku, a nawet jeżeli potem będziesz chciał dołączyć z powrotem do ruchu i rynek jednak oszuka zejście, czyli wykona jakąś głębszą korektę, to zawsze po korekcie będziesz mógł z powrotem do dobrego projektu wrócić. Na to zwracaj uwagę. Tego, o tym oczywiście pamiętaj, żeby nie zaprzepaścić tak ciężko wypracowanych zysków. No w tym można powiedzieć w momencie łatwo, no ale wiemy, że ryzyko i stres, jaki jest z tym związany, bo chyba o tym nikt nie mówi, ale wiemy, że stres, jaki jest związany z obecnością na rynku kapitałowym, czy to giełdowym, czy to rynku krypto, jest ogromny i każdy przede wszystkim musi sobie z tym poradzić, kto tutaj obcuje z tym rynkiem, bo no niestety to jest jeden z tych elementów, o którym musisz pamiętać i który na pewno wpływa na Twoje decyzje i na to, jak postrzegasz rynek, jak go rozgrywasz, w jakie projekty się angażujesz, czego szukasz na rynku i czego od niego oczekujesz. Trzymam kciuki tradycyjnie za Twoje wyniki. Daj znać w komentarzu, czy będziesz brał udział w projektach Chiliz, czy Cię to interesuje, czy rozgrywasz projekty DeFi, jakie krypto są według Ciebie w tym momencie najciekawsze. Pozdrawiam Cię serdecznie, trzymaj się, hej!